Tak, zebraliśmy się dzisiaj tutaj, ponieważ chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec promowania komunistycznych symboli w naszym mieście. Do takich symboli należy Rondo Kaliningrad. Wielu cierpi ze strony totalitarnych reżimów dzięki bohaterskiej podstawie naszych rodaków, którzy stawili opór hitlerowskiemu komunistycznemu najeźdźcu w czasie kampanii wrześniowej, a później walczą o podziemiu i na wszystkich innych frontach II wojny światowej. Możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce. Ludzie paradują w biały dzień, w koszulkach z sierpem i młotem, z portretami Lenina i Trockiego, czy z banerami z napisem "Proletariusze wszystkich krajów, włączcie się!" Ludobójstwo ponad 220 tysięcy oficerów polskich w Katyniu i innych miejsc kaźnych w 1940 roku. Dlatego jesteśmy oburzeni faktem upamiętnienia przez miasto erblącznego zbrodniarza w postaci nazwy jego imienia. Ronda na skrzyżowaniu ulicy Grubalskiej i Rawskiej.